Cześć, witajcie. Dzisiaj w specjalnej scenerii jesteśmy w lesie, a wszystko dlatego, że chcę Was zaprosić do naszego najnowszego odcinka cyklu poświęconemu kolekcji Rustyk. Będzie to odcinek wyjątkowy, dlatego że pokażę Wam dzisiaj aranżację inspirowaną lasem, inspirowaną naturą, czyli czymś, co jest nam tutaj najbardziej bliskie, co inspiruje nas na co dzień, co właściwie mamy na wyciągnięcie ręki, bo muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy tylko kilka metrów od siedziby naszej firmy. To jest nasze otoczenie, tak pracujemy na co dzień. Na co dzień mamy śpiew ptaków, na co dzień mamy las na wyciągnięcie ręki. Dlatego zachęcam Was szczególnie do oglądania dzisiejszego odcinka. Wszystko już mamy, więc możemy zaczynać naszą metamorfozę. Jak widzicie, zgromadziłam sporo zieleni, sporo kolorów ziemi. To wszystko będzie tworzyło fajną, nawiązującą do natury aranżację. Na podłodze ułożyłam sobie już wcześniej przepiękny dywan. To jest taki dywan w odcieniu zieleni. To jest taka stonowana, fajna zieleń. Wykonany oczywiście z naturalnych materiałów. Ja tutaj starałam się tak dobierać wszystkie dodatki, aby były właśnie wykonane z materiałów pochodzących z natury, ale zaczynamy. Najpierw poukładamy sobie poduszki. Tutaj również mam poduszki, które są wykonane z lnu, z naturalnych materiałów. Ja je wszystkie zaraz poukładam. Zaczniemy od tych właśnie w odcieniach beży. To są takie odcienie, takie kolory, które kojarzą nam się ze spokojem, z naturą, z ziemią. Dla ożywienia poduszki w takich kwiatowych poszewkach, które nam tutaj troszeczkę dodadzą życia do tych stonowanych kolorów. Do nich piękna butelkowa zieleń. Zobaczymy, jak to będzie nam najładniej wyglądało. Może to je rozsuniemy. A może tak wystarczy? Ja sobie sprawdzę, jak to wygląda. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze trochę poprawimy, wyrównamy. Dobrze, i ta jedna nam zostanie. Dobra, chyba jest ok, tą w takim razie sobie wyrzucam. Przechodzimy dalej. Tutaj, tak jak Wam wspominałam, i odcienie, i materiały pochodzące z natury, spójne z naturą. Koc, który ładnie koresponduje z dywanem, i drugi również lniany. Rozrzucimy je tutaj. O. I trochę jaśniejszy, który wprowadzi nam więcej życia. To będzie wyglądało tak dość luźno i swobodnie. Ale wszystkie te narzuty ładnie nam ze sobą współgrają. Ok, przechodzimy dalej. Teraz myślę, że możemy zająć się aranżacją naszej komody. I tam ustawiam sobie taki duży lampion wykonany z takich drewnianych, małych listewek. On nam powędruje tu. I do niego co będzie pasowało? A postawimy tam takie nawiązanie do natury z przymrużeniem oka. Drewniany, biały zając. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować. A teraz przejdziemy do takiego ciekawego kącika, który tutaj sobie stworzyliśmy. Wykorzystaliśmy 100% natury, czyli pień prosto z lasu. I ten pień użyjemy w charakterze kwietnika. Ja sobie wybiorę jeden tutaj z moich kwiatków.
Myślę, że to będzie wyglądało fajnie, chyba że ten większy może będzie lepszy. Tak, podmienimy go szybko. O. Tu. A ten może zostawimy na razie na komodzie. Szafka nocna. Jak widzicie, tutaj nie mam przygotowanych żadnych lampek nocnych, bo idąc tropem natury, postanowiłam postawić na oświetlenie naturalne, moje ulubione, czyli świece. I tutaj na szafce nocnej wykorzystam sobie takie piękne jelonki, piękne świeczniki wykonane z drutu. To są świeczniki od rustykalnych uchwytów. Gdybyście chcieli sobie takie sprawić, ustawiam je tutaj jeden obok drugiego. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać, że to będzie fajną alternatywą dla tradycyjnej elektrycznej lampki nocnej. I przechodzimy do drugiej mojej szafki nocnej, czyli takiego kompletu dwóch pieńków. Tutaj przygotowałam sobie świece. I te świece, dwie ustawiam tutaj, jedną, a tu mam taką fajną, naturalną dziurę w tym pniu. To będzie nam wszystko razem fajnie wyglądać, zwłaszcza wieczorem, kiedy te świece zapalimy. I idziemy na parapet. Na parapet ustawiam sobie jelonka. On będzie tutaj współgrał z zajączkiem, może o w ten sposób. Trochę zieleni, czyli kwiatek. Nie wiem, czy go nie będzie zasłaniał, ale to zaraz sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Może zrobimy tak, przesuniemy go trochę w tą stronę. I jeśli jesteśmy przy parapecie, zobaczcie, tutaj mam coś wyjątkowego, to jest mech. Mech, który wykorzystamy tutaj w formie dekoracji, udekorujemy nim parapet. On sprawi, że ta aranżacja będzie wyglądać jeszcze bardziej naturalnie, poczujecie się jeszcze bardziej jak w lesie, jak na łonie natury. Ja go sobie szybko tutaj poukładam. Część tu. Mam też szyszki. Śmiało możecie wykorzystywać również elementy natury jako część wyposażenia, część dekoracji wnętrz. Nikt nie powiedział, że wszystko, co jest w waszych wnętrzach, musi być kupione, musi pochodzić z dzieła rąk ludzkich. Może równie dobrze to być dzieło natury. To się bardzo wszystko fajnie prezentuje, przenosi nas właśnie na łono natury. Pozwala lepiej wypoczywać, lepiej się czuć w tych pomieszczeniach. Myślę, że zrobimy w ten sposób, że tego mchu jeszcze tylko trochę sobie tutaj ułożę. Nie będziemy wypełniać nim całego parapetu. Resztę sobie odstawiam. Dlatego, że mam coś jeszcze. Jak zauważyliście, nad łóżkiem nasza naturalna, świeża dekoracja w postaci sosnowych gałązek. Dla korespondencji, dla kontynuacji tego efektu jeszcze te gałązki sobie wykorzystam tutaj, tworząc w ten sposób taką namiastkę lasu w zasadzie. Zaraz zobaczymy, jak nam się to prezentuje. Tak myślę teraz, że zając, który miał być na komodzie, jednak tutaj dołączy do swojego roga tego kolegi i tu będzie się fajnie komponował. Okej, myślę, że tak będzie fajnie, a tutaj jeszcze przy łóżku zostawimy sobie ratanową skrzynię. Ratan też, jak wiecie, jeden z moich ulubionych materiałów, również naturalny, bardzo praktyczny i trwały. Jeszcze tutaj widzę, że na komodzie możemy zrobić małą zmianę. Lampion bardziej na środku, a kwiatek tutaj będzie kontynuował nasz zielony kącik. I okej, myślę, że nasza naturalna, leśna, zielona aranżacja gotowa. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. Muszę Wam powiedzieć, że ja w tej aranżacji czuję się bardzo dobrze.
Podoba mi się, że jest taka spokojna, że mamy tutaj dużo zieleni. Myślę, że w takim pomieszczeniu fajnie, dobrze by się wypoczywało. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba, co sądzicie, co byście tutaj ewentualnie zmienili. Zachęcam Was też do oglądania poprzednich naszych odcinków z cyklu na temat rustyka. Tam znajdziecie jeszcze inne aranżacje, inne trendy, inne pomysły. I oczywiście obserwujcie nasz kanał dalej. Zachęcam Was do subskrypcji i do odwiedzenia oczywiście naszej strony internetowej. Na dziś serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.